Witajcie w 8 dniu Vlogmas. I w 9 dniu Vlogmas. Hejka kochani, witajcie w kolejnym Vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj mam środę, 8 grudnia, więc dzisiaj mam egzamin próbny z angielskiego. Nie stresuję się, bo wiem, że jestem dobra z angielskiego, tak mi się wydaje. I tak, w czwartek mnie czeka z polskiego, więc połączę te dwa dni w jednym vlogmasie, ponieważ no czuję, że nie będzie się dużo działo. Ja tutaj kończę, otworzymy sobie kalendarze, znaczy dwa, tylko ten z Kindera i z Haribo, a resztę sobie otworzymy, jak wrócę do domu, bo chcę coś sobie wziąć do szkoły, a już nie mam czasu to wam wszystkiego nagrywać. No niestety mi się skończyła bateria w aparacie, znaczy skończyła się rozładową po prostu. I muszę nagrać telefonem, bo chcę otworzyć je. I ósemeczkę mamy tutaj. Nie wiem, ja cały czas teraz mam Kinder Bueno. Mamy szokobonsa, mega fajnie. Trafiła się nam tylko raz ta zwykła czekoladka, już dwa razy szokobons i chyba, nie wiem, ale cały czas ta się trafia dwa. I jeszcze ja nie rozumiem Kinder Country, a ja bardzo bym chciała Kinder Country, więc szukamy ósemeczki. O, ósemkę mam tutaj na dole. O Boże, ale fajnie. Dzisiaj mam takie dosyć duże pakowanie tych żelek i to są takie rzadkie, ale fajnie. Więc super dzień. A ogólnie wczoraj jak nie nagrywałam, miałam super żelki, bo miałam te misie, ale z tym takim sokiem owocowym, takie miękkie. I były jakby, było mega duże opakowanie, więc fajnie. Mega się cieszę i fajny jest ten kalendarz. Więc tak, otworzymy sobie resztę później. Ja się na razie do niej żegnam, bo muszę lecieć do szkoły. Hejka, ja niedawno wróciłam ze szkoły. Znowu nagrywam telefonem, ponieważ zapomniałam podładować baterii w aparacie. Ale wróciłam i chcę otworzyć sobie kalendarze adwentowe, których nie otworzyłam wcześniej. I jak już ogarnę się i w ogóle pójdę po moją siostrę, tam zjem obiad i w ogóle, to wam trochę więcej poopowiadam o egzaminach próbnych, jak im poszło, moje wrażenia, takie może to być ciekawe. Tak, jeśli wy też pisaliście w tym roku próbne egzaminy i będziecie pisać egzaminy, no po prostu ósmoklasisty, to możecie się podzielić swoimi wrażeniami w komentarzu. Ja też piszę egzaminy z Operona. Tak, z matmy, teraz miałam z angielskiego, jutro mam polski, bo trochę się przesunęło, normalnie bym miała w poniedziałek, ale niestety jedna klasa była do poniedziałku na kwarantannie, więc przełożyli nam na czwartek, ale tak to wiem, co będzie na tym egzaminie, więc fajnie, ale dobra, więc tak, otwieramy kalendarze, które nam zostały, zostały nam kosmetyczne i jeszcze herbatki. Może już trzy te takie, no, rządki już wypiłam z tych. Identyczna była wczoraj. Ej, chciałabym głusinę. Znaczy, ta była dobra, naprawdę była mega dobra, ale jakby. Ale jak, jakim cudem? Żenada po prostu. Dzisiaj też sobie położyłam ten kalendarz na łóżku, bo nie chciałam się już tam rozstawiać na tym. Tym. Czym? Komodzie. O, i ósemkę mamy tutaj. Więc otwieramy i dzisiaj mamy You are never fully dressed without a smile on your lips, więc podejrzewam, że będzie jakaś pomadka. Nie! Oh my god! Ale fajnie! Mamy masełko do ust o zapachu borówkowym. O mój Boże! Powiem wam, że dzisiaj
Dzień jest mega fajny. Żelki z kalendarza z Haribo były mega dobre, bo je zjadłam w szkole. Był szokobons, no tylko coś z tą herbatką jest nie tak. Oj, dzwonią, chwila. Witam Was, kochani. Następnego dnia niestety zapomniałam się tam dla Was odezwać, bo tam robiłam różne rzeczy, więc niestety tak wyszło. Już jestem ogarnięta do szkoły i otworzymy sobie szybko Kindera i Haribo, żeby wziąć sobie te rzeczy do szkoły. O, dziewiątkę mamy tutaj. Dzisiaj mamy znowu Kinder, czy znowu? Był raz, ale ja chcę Kinder Bueno w końcu. Gdzie ono jest? I Haribo dziewiątkę. O, znalazłam. Tutaj mamy. No i dzisiaj mamy zwykłe te świąteczne żelki. Widzę, świeci o godzinie 15. Tak. Hejka, kochani, ja tutaj do Was się odzywam po szkole już. Jestem już po wszystkich egzaminach próbnych. Mega się cieszę, że już koniec, ale to były dopiero pierwsze, bo jeszcze kolejne czekają mnie w marcu lub w lutym. Ale już się nie będę tak stresować, bo wiem, jak już to wygląda i myślę, że totalnie z luzem do tego podejdę. I tak, otworzymy na razie sobie kalendarz adwentowy, których jeszcze nie otworzyłam. I tak, i Wam trochę poopowiadam moje wrażenia i ogólnie tak. Więc dzisiaj herbatkę mamy. Herbatę czarnopoziomkową z wanilią. W ogóle ta herbata jest. Nie wiem. Tu jest tylko zmienione, tam była mandarynka, tu jest wanilia. Więc zobaczymy, jak będzie smakować. I wczorajsza jakby była dobra, bo to była taka sama. Ja nie wiem właśnie, co się stało, ale była taka sama. Więc tak, dobra. Otwieramy już kosmetyczny i myślę, że sobie otworzymy tak ze mną. Sobie postawię staty, bo tak zaraz zaraz tak będę do Was gadać, więc postawię sobie statyw. Więc tak, w tamtym roku codziennie chyba tak otwierałam kalendarze, że ze mną. Ale jakoś w tym roku myślę, że to jest co lepiej, tak? I dzisiaj mamy dziewiąty, to dzisiaj dziewiątkę mamy tutaj. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Brows are always good idea. Nie mam zielonego pojęcia, to będzie coś do brwi. Zapewne. I mamy taką malutką. Jak to się nazywa? Pinsetę. O, tak. Do brwi. Ale malutka, Jezu. Spoko w sumie. Ja nie mam niestety, więc może się przydać do nie wiem w sumie czego. Bo do brwi raczej na razie chyba nie zamierzam czegoś robić z moimi brwiami. I ogólnie to wczoraj zapomniałam, chciałam Wam przetestować wczoraj, ale zapomniałam już. Ten balsam do ust, co był właśnie wczoraj w kalendarzu. I jestem bardzo ciekawa, jak on pachnie w ogóle. Co otwieramy? O ja! O, to jest mega fajne, że to ma takie fajne. To jest mega fajne, że on jest taki zamykany i nie jest to słoiczek. Ja myślałam na początku, że to jest słoiczek. I ma taki kolor. No, pachnie słodko, wiecie. Ja nie oczekiwałam jakichś cudów. No, trochę ciężko się nabiera, ale jest okej. No. Ja w sumie tak za bardzo nie lubię takich balsamów do ust, które są w takich właśnie opakowaniach. Wolę, jak są taką, wiecie, taką po prostu pomadką lub w jakiś inny sposób, żeby tak nie dotykać palcami, ale no,
ale jak się umyję ręce, to będzie spoko. Ale mega fajne opakowanie, naprawdę. Pierwszy raz widzę, żeby było takie coś do pomadki ochronnej, takie wiecie. Jest to dokładnie masełko do ust. Więc fajna. Po co ja to wkładam do pudełka? Tak, więc dzisiaj rzeczy bardzo fajne były. Ja nadal czekam w kalendarzu z Kindera na jakieś Kinder Bueno, bo nie Kinder Bueno, Kinder Country, bo Kinder Bueno to było mega dużo. Fajne dzisiaj kalendarze, bardzo fajne. I ogólnie ten kalendarz na razie jest świetny, z kosmetykami i naprawdę mega fajny. Myślę, że w następnym roku go nie kupię, bo zawartość za bardzo się nie zmienia, bo tam oglądałam jeden właśnie odcinek, tam sprzed 2 lat, tak mi się wydaje, że zawartość jest dosłownie prawie taka sama, trochę kolejność jest zmieniona, może jakieś rzeczy są lekko zmienione, ale no prawie wszystko jest to samo, więc zapewne nie kupię w następnym roku tego kalendarza, ale jeśli go nie mieliście, to serdecznie Wam polecam, bo produkty są na razie bardzo fajne i super się trafiają. Wszystko mi się tak naprawdę podobało, nie było jakichś niepotrzebnych tutaj rzeczy, jak w niektórych kalendarzach są jakieś papierowe rzeczy, czy cokolwiek. Wiecie, jest kosmetyczny i są kosmetyki, więc tak. Jeśli chodzi o te egzaminy, to tak, matematyka poszła mi naprawdę bardzo średnio, te wszystkie otwarte zadania to ja mam źle. Ja obstawiam 20% i tyle będzie, bo no, nie spodziewam się lepszego wyniku. Z angielskiego, moim zdaniem angielski był bardzo prosty. Słuchanie było też bardzo proste, chociaż było tak czasami dwuznaczne i były takie dwie pasujące odpowiedzi w sumie. Tak, myślę, że trochę porobiłam błędów w wypracowaniu, bo tam dogadam się po angielsku, ale napisać jakieś wypracowanie samemu i jakby, no bo jak mówicie, to do końca nie myślicie o tym, czym, tak, jaki czas i w ogóle, czy to dobrze powiedzieliście, po prostu mówicie to, ale tam jak napisać, no to ja nie wiem. Dzisiaj był polski, a polski poszedł mi bardzo dobrze, bałam się bardzo trochę, no trochę się bałam tego, bo wczoraj się zestresowałam trochę, ale jak wyszłam na salę, to w ogóle nic. I moim zdaniem był bardzo prosty, był latarnik, był jeden tren Kochanowskiego, był taki tekst o jakichś tam wspomnieniach, coś tam i ja pisałam rozprawkę, było też opowiadanie, ale zawsze to opowiadanie ma taki i sam temat dosłownie, że jakiś dzień albo przygody z wybranym bohaterem lektury obowiązkowej chyba tak. Więc stwierdziłam, że napiszę rozprawkę. To była moja druga rozprawka w życiu. Myślę, że nie poszło mi aż tak najgorzej, chociaż nie wiem. No w jednym argumencie chyba coś tam źle zrobiłam, się wydaje. Było kilka takich zadań, które były takie, że musiałam się chwilę zastanowić, ale w większości były bardzo proste, bo cieszę się, że był latarnik, ponieważ ja miałam ostatnio omawiany, ja ostatnio omawiałam latarnika, więc fajnie. No myślę, że dobrze mi poszło z polskiego, więc liczę na jakieś 70%, myślę, że może być. Więc bardzo bym się cieszyła, chociaż wiecie, to są tylko próbne, więc tak naprawdę no tam już wiemy, że na pewno nie będę się już tak stresować, bo tak już na kolejnych próbnych będzie gituwa. Więc tak, myślę, że zakończę ten temat na te w sumie 3 miesiące. Koniec tematu na razie egzaminów i w ogóle. Jutro mamy piątek, więc już zaraz koniec tygodnia. Jeszcze mi odwołali matematykę na pierwszej lekcji, więc mam na 9:00. O, muszę, jak teraz myślę, teraz powiedziałam, to muszę ustawić, włączyć sobie budzik i ustawić sobie na 7:00. Na 7:15, żeby nie wstać o 6:00, bo jak mam na 9:00, to wstaję o 7:00. I tak,
Jutro też mam mikołajki w klasie, więc będę musiała wziąć prezent. Właśnie mówiłam dla mojej mamy, żeby kupiła coś słodkiego. Nie wiem, czy wam pokażę. Myślę, że mogę pokazać, bo w sumie ten vlogmas wleci dopiero wieczorem jutro. Więc myślę, że mogę pokazać. Tak, zamówiłam 3 kosmetyki i mam taką piękną torebeczkę świąteczną i tak. Pierwszy z tych rzeczy jest Douglasa i pierwszy to jest taki mały żel pod prysznic o zapachu toffee apple. Wszystko jest o tym zapachu, no tam jedna rzecz nie jest, bo tam tak, no, taki żel pod prysznic i w ogóle pachnie przepięknie, bo go wąchałam. No pachnie przepięknie. Następnym produktem właśnie o tym samym zapachu jest balsam do ust. Właśnie o tym samym zapachu. I jeszcze mam jedną bardzo fajną rzecz. Widziałam to raz w Rossmanie i jak to zobaczyłam właśnie na stronie, to stwierdziłam, że wezmę. I jest to taki perfum w sztyfcie. Tutaj otworzę dla was, żeby wam pokazać. Tak on się prezentuje. Pachnie bardzo ładnie. I to polega na tym, że po prostu bierzemy to i po prostu dajemy sobie na ciało tam, gdzie chcemy pachnieć. Jest to bardzo fajne, fajny wynalazek. Mam nadzieję, że dla mojej koleżanki się to spodoba. Jeszcze tam się dzisiaj pytałam, jakie słodycze ona lubi, więc moja mama kupi żelki jakieś i myślę, że prezent na mikołajki będzie naprawdę bardzo fajny i się ucieszy, bo też ona się za bardzo nie maluje, więc stwierdziłam, że takie rzeczy, no żel pod prysznic zawsze się przyda, balsam do ust taki, myślę, że on jest chyba bez koloru, no i te perfumy myślę, że też będzie fajnie. I tak, ogólnie dzisiaj szłam, wracałam do szkoły z pustym plecakiem, bo ogólnie to nic nie mam na jutro tak naprawdę. No, bo dyrektor nam powiedział po prostu na nauczycieli, że nie mogą nas pytać na oceny, ani żadnych sprawdzianów, bo mamy te egzaminy, więc tak. Tylko będę musiała jutro pamiętać, żeby wziąć rzeczy, bo w poniedziałek już mam sprawdziany i kartkówki. W ogóle następnego dnia będę miała 2 sprawdziane z matematyki. Totalnie ja nie wiem, jak to ogarnę, bo totalnie nie rozumiem tych tematów, które są. Muszę jakoś to ogarnąć. Więc tak, powiedziałam dla mojej mamy też, żeby poszła i kupiła mi szalik. Ponieważ jest bardzo zimno i ja nie mam żadnego szalika. Znaczy mam, ale gdzieś go zgubiłam i ja nie wiem, gdzie on jest, więc po prostu poprosiłam moją mamę, żeby mi kupiła, bo tamten już był też trochę stary, więc po prostu kupi, więc wam pokażę. I na razie oglądam sobie vlogmasa Andiax, jak to codziennie, dosłownie moja rutyna. Przychodzę ze szkoły i oglądam sobie vlogmasa, teraz wstawię wcześnie, więc fajnie. I tak. Mamy... Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. As they walk from house to house to wish us all a merry Christmas day. Oh, a merry Christmas day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down and follow Rudolph all across the town. Under the mistletoe, while Santa's busy saying.
saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Merry Christmas Day. A Merry Christmas Day. Jak widzieliście, robiłam pierniki i wyszły przepyszne. Tu mam jeden domek. Które są świetne. I miałam wam pokazać ten szalik. Nie mam tutaj te metki. Ale pamiętam, że kosztował on 20 zł. Jest mega fajny, taki duży, mięciutki. Jutro go nałożę, jak będę szła do szkoły, ale później go wypiorę, bo wiecie, pachnę takim sklepem, ale jednak bym chciała jutro powiedzieć, aby nie wysechł. Do jutra. Więc tak. Pierniki wyszły przepyszne. Mega czekałam, aż zrobimy te pierniki w tym roku. Mam herbatę. Tak się cieszę, że nie mam nic na jutro. Odwołali mi matmę. Więc tak. Więc mega się cieszę. I tak. Myślę, że tak zakończę tego vlogmasa. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. I do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki i pa, pa.